witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest z nami Azulix. Dzień dobry. No i zaczynamy. O kurde, prawie ci wywaliłem z party w międzyczasie, jak zaczynałem mecz. Także dobrze się zaczyna, No to standardowe pytania na start. Jakie masz rangi, jak długo grasz? Dobra, to rangi takie standardowe C1. A ile gram, nie wiem. Chyba 2 albo 3 lata teraz będzie. Coś takiego. Widzimy już emeryt. Rokotowy. Czy tam słyszymy bardziej? Dobra. No i co tam ciekawego powiesz? W co poza Rocketem grasz? Poza tym co? Rainbow, ten jakieś tam strzelanki, teraz Warzone. No, jeszcze teraz Warzone'a zacząłem grać. W sensie w koda Warzone'a, nie? Tak. Ja sobie raz odpaliłem. Muszę jeszcze coś tam odpalać. Ale się tutaj zmyliłem. I generalnie, no nie wiem, powiedz coś ciekawego, bo nie przygotowałem sobie pytania. Ale się stresuję, będzie tak, jak się to odcinkiem mówiłem. Nie wiem, no gram w piłkę jakieś 9 lat. Teraz też się dostałem dalej do klubu. Nie mieszkam w domku, tylko w bursie. Więc a to wiem, tylko to mówiłeś w sumie zawsze, że... No, a teraz chyba tylko... nie mieszkasz w bursie. Z niewiadomych powodów. Powyrzucali wszystkich. No i co, i tak to się nudzę, no. Jednak kwarantanna mi dobrze nie sprzyja. No, a ty mówisz, że sobie ćwiczysz w domku elegancko. Także jest, no. Co tam robić. W sensie, no wiem, że to straszne, ale przynajmniej pół godziny dziennie nie możesz sobie coś zrobić. Tak, pół godziny albo nie wiem, tam więcej, jak już mi się naprawdę tak nudzi. Ups, poszło. Okej. Okay. Kurczę, mam nadzieję, bo tak jakoś się zawahałem przy odpalaniu nagrywek, że odpaliłem. Nareszcie przełamaliśmy żelazną obronę Azulixa. Wynik trochę jak powiedziałeś mi, żeby czytać to przez X na końcu, a nie X, to mi Asterixa i Obelixa zacząłeś przypominać. O Boże. Serio, to akurat true story, więc od dzisiaj nie wiem co. Dzisiaj. Może pokazałem jakąś miniaturkę jakiegoś Azulixa przerobionego na Obelixa czy tam tego drugiego. No. I co ja tam jeszcze zwykle pytam standardowo? A, dobra, czekaj, to teraz będzie. Korzystając z okazji, zrobię pierwszy raz jakieś nowe wprowadzenie do odcinka. Jak chcecie wziąć udział w następnym odcinku, to wybiorę pierwszą osobę, która napisze w komentarzu czapka. No, i będzie elegancko. Chyba cię zniosło. No, także tym razem nie będzie losowanie z Discorda, tylko kto pierwszy napisze tutaj czapka. Patrzę, że po odcinku 150 komentarzy czapka. Czapka. Niektórzy będą pisali po 10, żeby było szybciej. A! Nie wiem, czemu skoczyłem, ale masz teraz... Nie spuduj, nie spuduj! No, widzicie? Pomogłem mu. Żelazna obrona, etka przełamana. Ale mi się ręce trzęsą, Boże. Nie no, spokojnie, to jak ci się ręce trzęsą, to musisz jedną ręką podtrzymywać drugą. Parkinson i padaczka w jednym. Widzimy, tutaj nie trząsły się na tyle ręce, żeby mi stąd piłeczkę. O, jak widzimy, zmieścił piłkę i to do bramki, a niekoniecznie w słupek. Ten komentarz. Chyba muszę kiedyś zacząć komentować. Muszę. Nie. Oj. No. Jakoś tam się udało. Wiesz co, już zagramy w drugim meczu, czy jeszcze tam nie wybierałeś? Nie wybierałem. Ups, czy to nazwy nie powiemy. Przebiegły. A! No nie! Gdzie będzie szanteczka?
No, Blitzkrieg bym obronił. Co ja to miałem zapytać? Po kolacji jesteś? Nie, ja kolacji nie wiem, tam tak po treningu to tylko serek wiejski i to jest wszystko. No to powiedz, co tam na obiad jadłeś w takim razie, bo to jest stały punkt programu. O, czekaj, co ja dzisiaj jadę? A, naleśniki. Bardzo dobre. O, widzimy pochwałę. Mama będzie zadowolona w trakcie oglądania. A jak już jesteśmy a propos mamy, to może chcesz kogoś pozdrowić? Co nie? Mogę najwyżej brata wezwać, ale to nie na miejscu. Nie na miejscu? No, bo jeszcze obejrzy i mnie pobije znowu. Nie, no oczywiście, o Boże. Nie, młodszy rok. No to kurde, przywagę masz liczebną co najmniej. Dobra, kurczę, jakiś taki bramko-strzelny mecz. Słabe żelazne defensywy jednak nie są najżelaźniejsze. Chyba fory mi dajesz. Nie. W sensie, czemu to tak zaakcentowałem jakoś? Nie wiem, jak to teraz odkręcić, ten akcent. Azulix jest przedstawicielem Xboxa, jakby ktoś pytał. Nie ma wiele takich ludzi. Także od niego zależy, czy będzie, jaki będzie bilans bramkowy tej platformy. Dobra, nie będę strzelał. Wcale to nie tak, że przez przypadek mi się ześlizgnął palec. Co, jakiś będzie dribbling? O Boże, widzę, że te czempiony to ci tam bardziej molestują niż muszą grać. Czemu? Ja nic nie robiłem. Coś tam szczegałeś? Nie no, oczywiście żarty żartami, ale tutaj run czempiona to trzeba jednak umieć grać. Zwłaszcza na silverach. Gdzie? No, nie, dobra. Wypuściłeś mocno piłkę, nie? Tak? Możesz sobie tak wypuszczać piłki. Protipy? Azulix, no nie wypuszczaj sobie tak piłki, bo nie strzelisz nigdy bramki. No dobra, no to teraz tutaj ktoś będzie stał przed wyborem wyboru. Przed wyborem wyboru. Cięcie. No dobra, nie, wracamy po cięciu. Azulix startnął jakiś tryb dla bambików. I mi coś tam sugerował. Nie skomentuję jego słów. Niech komentuje to mecz. Kurde, dziwnie. Ty dałeś jakieś slow-mo? Nie, to jest grawitacja. A to grawitacja tak dziwnie działa? No. O, cię kręcę. Ale wiesz, jakieś śmiesznie potem, jak sobie włączysz normalny tryb? Spróbuj sobie podbić. Nie wiem, śmiesznie, ale jest na pewno dziwnie. A. Nie wiem, jak się zachowywać. To jest dziwne. Ale tak jakoś fajnie się lata z piłką. Czekaj, no. bo na tej gęstości powietrza to nawet ty umiesz latać. Muszę to wziąć pod uwagę. Odchami. Nie, tak się nie będziemy bawić. Kurczę, na tych ustawieniach to nawet ty będziesz umiał latać. No to. Coś mi sugerujesz? Nie wiem. O ty dziadu. Dobra, tutaj widzę, że poważna gra. Edek nie może przegrać, bo coś bija tego GC-ka. Nie będzie go jakaś platyna robiła. Spocony z jeden przyszedł na jakiś randomowy tryb. Zupełnie inaczej się w to gra. Śmieszne, nigdy nie grałem na takich ustawieniach. No ja sobie tak właśnie niedawno w sumie ogarnąłem takie ustawionka z bratem se gram. No nie, kurde. Dziwne to nie, jest, ale fajne, podoba mi się. Jakieś party w freestylu chcesz zrobić, że tak poleciałeś? No ja z teamplay z tobą myślałem, że robimy. O ty, porówno jedna bantująca. Czy ja mam ci pierwszy mecz przypomnieć? Ja ci oddałem mecz? Tylko. Puśćmy w niepamięć tamto. Okay. I fajne to jest. Serio, jakiś ciekawy tryb. W sensie nie, żebym krytykował wszystkich, co poprzednio wymyślali, ale... Tam ci bumpy nie siadł, nie? Jak to nie siadł? Wszystko nie, no. Ach, kurde! Ta piłka nie opada!
Oj, widzę, że tutaj Edek. Oj, niestety ktoś ma problemy z trafianiem. W piłkę, a nie zawodnika. Kurde, ty głupia piłka, naprawdę dziwnie to jest. Nie mam pojęcia, jak ty tę piłkę zachowuje. O, z ceiling shotem będzie pinch. Brawo. Zapomniałem, że na tej grawitacji nie ma czegoś takiego jak pinch. Ja wiedziałem, nie, to jest Edek. Jestem ja. Myślałem, że sama by leci najładniejszy we wszechświecie. A były już jakieś samobuje? Nie wiem, ale to jest strasznie dziwny tryb. Wszystko, co zwykle robię, tutaj wygląda zupełnie inaczej. Okej. Trzeba było to strzelić w jakiś spokojny sposób, a teraz możemy... Jadę na przewagi i robię go na style. A próbowałeś kiedyś zrobić pincha na tym trybie? Nie. O Boże, ojojoj, ale obrona. Bo na chwilę przycięło ekran. Wracamy po problemach technicznych. A! Kurde. Nie, no ty... Dobrze. Kurde. Oj. Nie, i teraz ten czas tak szybko leci. Nie, serio, to na tym trybie każdy mi latać. No, ostatnia szansa. Co zrobi Edek? O nie! Odbiło się od dachu. No nie, ty parowo, co mi to do ziemi z... Dzisiaj już się zakończył odcinek, był z nami Azulix. Do widzenia. Życzę wszystkim miłego dnia, nocy. No, możecie wpaść na Discorda, nie musicie. Możecie cokolwiek zrobić. Elo.